Jejki. Dobra. Nowa gra. Stwórzmy sobie Sima, zobaczmy, co tu doszło do nam dobrego. Nie dziękuję. O, wiedzy coś przyszło. Co my tu mamy? Ambitny student. Często jak na uniwersytet i znaleźć dobrą pracę, ale przede wszystkim zdobyć wiedzę. Spoko. Czy mamy jakieś nowe cechy? Pewnie nie. No chyba nie. Hejo! Wiesz co, obczajam, ale przy okazji sobie może trochę pogramy, nie? Bo dostałam właśnie w prezencie od Eru i czas to... I czas to obadać. Dobra. Musimy wybrać jakieś tego. Jakieś tego musimy wybrać. Przede wszystkim zmienić płeć. Jednego... O, całkiem ładną twarz ma. Szok. Zazwyczaj mi się jakieś takie maszkarony tu losują. No. Dobra. Co byśmy chcieli? W ogóle ja no nie wiem, jakie są kierunki. Nic nie wiem. Dobry Eru, tak. Eru, dobry. Ci kolacyjkę zrobił, jak przyszło. Lasagna dobra była. Nom, 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 nom. Może byśmy poszli w stronę techniczną. No mówię, nie wiem, jakie są w ogóle te działy. Weźmy sobie geniusza. Nie zapalaj nic, może nie. A. Może mola książkowego dla odmiany. Przybywając w piwnicy. Nie, nie chcę być paranoikiem. Nie, ona może sika nastająco. Nie! Nie chcę gender simki robić. Tylko nie wiem, może klubowiczkę? Wiecie, to jednak studia będą. O, tam jest klubowiczka. No chyba żartujesz, Moonlight. Normalnie, nie wierzę. Dobra, czy my sobie możemy jakoś tutaj, możemy sobie przecież wyfiltrować, nie? Pakiety, o. Boże, naprawdę? Jezu, ja nie mogę. Zapominam, że ta moja myszka w Simsach się nie sprawdza. Też nie. Takie farfocyne, makarony na głowie. O, to jest słodkie. O, to jest fajne, to mi się podoba. To też jest całkiem przyjemne. Ja w ogóle rzadko noszę takie kucyki. Znaczy, Simon daje takie kucyki, więc może byśmy sobie zrobili. Czy możemy zrobić jakieś kolorowe włosy? Nie ma ombra żadnego. To może jednak nie. Może zostańmy przy brązowych. Brązowe też rzadko wybieram. Kucyk zostaw. Dobra, niech będzie kucyk. Niech będzie kucyk. Wybierzemy sobie jakiś ciuszek. Sprawdźmy w takim razie te łony. Pakiety. No, trochę tego jest. Ja bym mogła jej figurę zmienić. Z tą myszką. Ja nie wiem, co to. Czemu ja tak mam. Dobra, wiecie co? Nie. O, to róbmy tak, będzie bezpieczniej. O, to jest fajne. To mi się podoba. A może byśmy ją tak. No, mało rokowe. Myślałam, że to w stylu rokowym bardziej takie będzie.
Bo ja bym chciała, żeby ona była technicznie taka, wiecie, ogarnięta. Może byśmy sobie muzykę puścili w tle, co by na to? Niech się coś na razie leci, póki robimy live'a, znaczy póki robimy sima. Dobra, zaraz, to nie ta, playlisty. Niech będzie ta. Tylko dajcie znać, czy nie będzie za głośno. O, zobaczymy, żeby nie było tak, że mnie będzie całkiem zagłuszać. Załóżmy, że jednak założymy to. Chyba jednak nie. Dobra, to sprawdźmy jeszcze stroje na cały ten. O, to jest spoko. To mi się podoba, ogrodniczki. Hej, lazy. A, dobrze, wszystko dobrze. O, togi są. Właśnie patrzymy, próbujemy ubrać Simkę jakoś. Aczkolwiek obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie. Dajcie znać, co z tą muzyką, dobra? Bo ja ją słyszę głośno i nie chciałabym, żeby zagłuszała również na live'ie. Dobra, a jakieś gotowe style nowe? O, jak słodko! Taki kujon. Wiesz co, grę zagłusza, ale jak przejdziemy sobie do rozgrywki, to wiadomo, muzykę wtedy wyciszymy albo zmienimy zupełnie. Znaczy, albo wyciszymy, albo wyłączymy zupełnie. Tak miało być. O, to też jest spoko. Kolczyki ma! Dobra, dawaj ten zestaw. Spoko, może być z takim makijażem. Tu widzę, że jest trochę gorzej z tym stylem. Nie będziemy się tu za bardzo rozdrabniać, że tak powiem. Mogą być czerwone. Obudź mnie! Aha, piżamka. Bardzo rockowo, bardzo, bardzo. Z żółtym jednorożcem. Może być. Jeszcze chyba nie miałam żadnej simki, w której ustawiałabym wszystkie ciuchy z tego gotowego stylu. A jak tam u was w ogóle? Powiedzcie. To jest strój? Aha, okej. Okay. Chciała strój bez. Bez maści na nosie i bez butów.
먹었네. 기름 뺐대. 어? No dobra, niech jest jak jest. Strój na lata. Oh no. To jest złe. Stara malutka, nie? Tak w ogóle. I płaszcz. Niech będzie płaszcz na zimę. Dobra. Nieważne. To jest mało ważne, w jakim stroju będzie. Nie pada i jest zimno. Okej, rozumiem. Zaczniemy sobie od lata, oczywiście. Ja mam jedno pytanie. Czy my musimy być... Dobra, jesteśmy młodzi dorośli, więc chyba w takim wieku można iść na studia. A, imię. Dajcie imię i nazwisko. Tylko nie jakieś śmieszne, tylko takie... normalne, po ludzku. Nicole Pietras. Może być. Nicole. Niech jest N na końcu. Może być Pietras. Niech jest. Let's go. Jaka gąbka? Śpiąco mija, a pójdę się położyć i stanie znowu będę zmęczony do niczego. To ale przynajmniej jutro piątek. A nazwisko gąbka? Nie! Żadna gąbka. Nicole Gąbka. Ramzes Wiaderko. Podobno w ogóle taki człowiek istnieje. To była anegdota z życia. Dajmy wiosnę. Zawsze zaczynam od wiosny. Nie wiem jak wy macie, jak grę. Jest nowy świat! Okej. Okay. Bright Chester. Aha. Czy to jest całe to miasteczko studenckie? What? Myślałam, że to będzie osobna parcela, że się na studia będzie jechało, a tu jest normalnie miasteczko studenckie. To są jakieś ruiny. Co my tu mamy w ogóle? Instytut Foxbury. Instytut może wydawać się nowy w Towarzystwie Historycznego Miasta, które go otacza, ale w szybkim tempie uzyskał akademickie uznanie. Dla studentów pracujących ciężko nad dostaniem się na Instytut Foxbury nie było to jedyna ciężka praca, podążając po prostu za własnym pasją. To właśnie stanowi o sile kampusu. Gibbs Hill. Gibbs Hill leży w samym centrum Bright Chester, pomiędzy dwiema uczelniami, Instytutem Foxbury i Uniwersytetem Bright Chester. Niegdyś był to jedyny ośrodek różnorodnych, aktywnych w Brightchester, a położona w nim biblioteka pod laurami do dziś pozostaje ulubionym miejscem do nauki dla wielu studentów. Również pobliski papryczka cieszy się niesłabnącą popularnością. Studenci obu uniwersytetów doskonale tu odpoczywają, zostawiając na progu rywalizację i wszelkie animozje. Uniwersytet Brightchester. Najstarszy uniwersytet w Brightchester został założony przez Felixa Saideda, dobrze znany ze swojej pasji do uczenia się i kosmicznie opatycznych tomiszczy. Lata mijały, a Uniwersytet Brightchester stał się renomowaną instytucją zapewniającą klasyczną edukację.
Xbox? Co to jest w ogóle? Aha, tego teraz nie sprawdzę. No w ogóle mam duży wybór, nie? Duży wybór, mam cały jeden dom do wybrania. Let's go! Wyposażone. Ale gąbka to takie śmieszne słowo. Gąbka to gąbka, no jak bąbelek. Ja sobie przyciszę muzykę, żeby było słychać grę. Jasne. Dobra, nie ważne. Co my tu mamy? Aha, czyli mamy sypialnię i mamy ten. Spoko. Kup ul. Nie chcesz ulu. Ula. Dokończ czytanie książki. To ci możemy zaznaczyć, pewnie się uda. Ja bym chciała na studia. Ja bym chciała w ogóle zobaczyć, gdzie my jesteśmy i co my tu możemy zrobić. Czy możemy się gdzieś zapisać do szkoły? Czekaj, gdzie? Wodopój Larego. Szybkie łącze na tory cechy parceli. Morski dworek. A, to tylko studenci z... Morska wieża. Fletcher. Biblioteka. Klub papryczka. Przyjemniak. Azyl Darka. Klub studencki. Dom smoka wyłącznie. Podoba mi się. Dom fruwaka. Szmok mi się podoba. Dobra, tędy to niewiele nie dowiemy, więc pewnie przez telefon albo przez komputer będzie się dało. Jakoś tak ponuro tu jest w ogóle. Jeszcze się zaraz okaże, że jestem za stara i nie mogę iść na studia. Nie. O, tu coś jest. What? Nicole nie należy do żadnych organizacji. Każdy z nim będący studentem może do jakichś dołączyć poprzez rozmowy z aktywnym członkiem jednego ze stowarzyszeń. Nice. Aha. Klub animatorów Brightchester. Bazgrząc sprayem. Dobra, tak nie. To znaczy, że musimy zadbać chyba o komputer w tym domu. Czy my mamy w ogóle na czym go użyć? Jest stolik, dobra. A stać nas w ogóle na komputer? Wszystko się ładuje. Wyłączyły mi się modyfikacje w ogóle. Więc gra się ładowała 3 dni i 8 godzin po tej zmianie. Program nie odpowiada. Ta. Bad North. Zła północ jest dostępna teraz w Epic Games. Let's try again. Co się stało? Gra mi wywaliło. Origin w ogóle świruje, nie wiem czy widzieliście i czy u was też tak jest, ale u mnie wywala błąd na Originie. Flashback z The Sims 3? Jakie? Test mi. I test. Już nie lubisz. No bo befu i niedobry jest, ale mi test. Dziękuję. Buzi. Testem. Tam buzi. Dobrze, że muzyka chociaż gra. A, wy.
Tak, to racja, Sims 3 też przestawało działać. Daj czekoladki, kawałek. Biskutu to powtarzasz, papuga. Daj, bo mi tu pachnie. A tam jest ostatni kawałek czekoladki. Nie, chyba. Nieprawda, już jest taki kawałek. To się podzielimy, daj na pół. Dzięki. Czekolada jest tu kolejnym szoku. Co? Powiedz normalnie. Nie powiem normalnie, niech zgadują. Założę się, że nam się Simka nie zapisała. No wyleciło. Nie. No właśnie tak. A jeden zgadłeś. 200 punktów dla Gryffindoru. Czy gdzie tam będziesz? Jesteś. Byłeś? Nie wiem. Chwila prawdy. Czekaj, kliknę magiczny przycisk play. To wrzuci nas do tej gry, gdzie byliśmy? W sumie to tak zapytam, jaka jest twoja opinia o tej nowej grze Jedi Fallen Order. Nie mam zdania. O, jesteśmy! Jest dobrze. Nie mam zdania, bo nie gram. Oglądam tylko, jak Eru gra. Jak oglądam, to mi się podoba, natomiast tematyka jest nie moja. Więc ja bym w ogóle nie grała w to sama. Podoba mi się, że zrobili grę Star Warsów. Jako, wiecie, postać trzecioplanowa i ma jakąś fabułę i coś się dzieje, a nie tylko idziesz i napieprzasz, jak w tym Battle Royale'u, nie? Battlefront. No właśnie. Dobra, jesteśmy tu. Ja bym chciała ten komputer. Wribi, witam cię serdecznie i dziękuję ci za followka. Ja mogę być w Gryffindorze, a ty gdzie jesteś? Ja jestem w Slytherinie. Nie dogadamy. Nie, no my zawsze najsuper ogólnie. Skorpion ze Slytherinu, to by tak pasowało w sumie, nie? Ten moment, w którym blokują ci wyświetlania na YouTubie, bo była melodyjka z Simsów. Dobra, czekajcie, bo ja chciałam kupić komputer, więc wejdźmy tu jeszcze raz. Czemu się kręci cały czas ten? Nie wiem, się popsuł, ja tam nie się będę przejmować. Komputer. Mój komputer UGX Athena. Świetnie. Ten sobie postawmy, bo nas lepszy nas nie stać. Tak. Będzie najsuper. Całe pieniądze żeśmy na to wydali. To ty masz węża, ja mam ptaszka takiego gryfonowego. Gryfowego. Cześć, Magok. Jakoś się dogadamy. A węże nie jedzą ptaszków? No właśnie jedzą! Nam, 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 nam. Co tam, Magok? Wszedłeś i wyjść nie możesz, co? Dobra, sprawdźmy. Uniwersytet. Stypendia, weź udział w rekrutacji. Instytut. Dobra, jeszcze nam każą zapłacić. Cześć, Pingosiu!
Długa ta rekrutacja, dużo pytań pewnie w ankiecie. Ubiega się o przyjęcie na studia! Jej podanie jest już w drodze, gdy za kilka dni władze uczelni rozpatrzą wszystkie wnioski. Nicole zostanie listownie powiadomiona o tym, czy została przyjęta. Status rekrutacji za pośrednictwem komputera. To sobie sprawdźcie, jak żeśmy złożyli. Czy tam trzeba coś umieć, żeby się dostać? Tak, dokładnie. I nie wpisała, sikam na stojąco. Dobrze grają. Fajna playlista się trafia. Sprawdź ponownie później. To już? Nie, żartuję. Sprawdzimy jeszcze raz, ale jest ten. Będziemy tu spróbowali ją trochę ogarnąć, nie? Czy tu w ogóle można pracować, jak ona będzie studiować? Będziemy mieli czas na to? Skoro trzeba mieć pieniądze, halo? Mamy książkę. Nauczmy się czegoś. Albo nie! Po co się będziemy uczyć? Chodźmy w miasto. Czekam na Diablo u Loliona, bo przy tym mi oczy wypali na nowy sezon jutra. O tym obuzie ty. Dobra, co byśmy tu mogli? Czy my możemy iść sobie tutaj? Klub studencki. Naturalne światło. Albo nie, chodźmy tu. Tu. Doskonała akustyka. Kupcik, siemanko. Złożę wniosek o stypendium. Dobra. If you say so, to złożymy. O, mam tu jakiś kiosk. Uniwersyteckie ubrania, przedmioty. Pokaż przedmioty. Biologia, czekajcie, to są jakieś książki. Ekonomia, fizyka, historia sztuki. Historia, informatyka, język i literatura, komunikacja, praca domowa. Psychologia, sztuka kulinarna, sztuki teatralne, łotrostwo. Można studiować bycie żeglarzem, złodziejem. Dywan kratkowany do domu lub ogrodu. Dywan, wyraź siebie. Dużo dywanów. Koroniki mikrobotaniczne. Lampki, i dywaniki, i kwiatki, i można sobie okno kupić. Cudownie. Łotryszem. Flaga na patyku. Przenośny koleżka. Ja chcę przenośnego koleżkę. Takiego bym chciała. Co jako 140 dolców kosztuje? Różne. Gitara, lodówka, piłki są. Rower, tak! A czy on się różni? Nie kolorem. Ja chcę rower. Marakuja buja. Beczkowany sok firmy Słodki Bąbel. Kupmy. Masz rower? Ma rower! Jeździ rekreacyjnie. No nie wierzę! I zrobili animację wsiadania na rower w ogóle. Czekajcie. Nie wiem, nigdy nie pamiętam, gdzie to było. Nie? Na czym się to robiło, żeby było z pierwszej osoby widać?